pomaga powrócić do swojej kobiecości, odkryć na nowo swoją kobiecość. Ten kurs najlepiej przejść w 12 miesięcy. Poświęcić każdemu etapowi jeden cały miesiąc i spokojnie zrobić wszystkie medytacje, ćwiczenia i żyć tym, być w procesie każdego miesiąca w trochę innym procesie. Niech to prowadzi Cię od początku do końca. W pierwszym miesiącu będziesz poznawać swoją energię żeńską. Kim jesteś jako kobieta? Jaka jesteś energetycznie? Jakie boginie Cię prowadzą? W kolejnym miesiącu poznasz moc swojej męskiej energii. Jeśli jest stłumiona, trzeba ją rozbudzić, wyjąć ten miecz, wziąć miecz do ręki i miotłę. Jeśli jest nadmiernie rozbuchana, trzeba ją nieco zmniejszyć. W kolejnym miesiącu będziesz patrzeć na siebie jak na anioła, a może na femme fatale. Zobaczymy, kto Cię wspiera. Kto Cię wspiera w świecie duchowym. Kwiecień. Naprawdę schodzimy głęboko na poziom ciała, zmysłowości, zmysłów, odczuć z ciała na poziom macicy i będzie to głębokie uzdrowienie i głęboka praca ze swoim ciałem. W maju, gdy poczujesz już swoje ciało, gdy będziesz wiedziała, jakie ono jest, poznasz je, zejdziemy głębiej w głębiny Twojego serca i Twojego ciała, aż tam, gdzie siedzi może samotna, może smutna mała dziewczynka. Czerwiec. Prawdopodobnie jesteś już matką. I ten miesiąc będzie poświęcony Twojemu macierzyństwu, ale i Twojej matce. Głęboko będziemy chcieli pochylić się nad tą więzią Ciebie jako dziecka i Twojej matki. Lipiec to okres działania, kreatywności, ale w lipcu znowu wrócimy do dziecka. Do dziecka, Twojego wewnętrznego dziecka, które umie się bawić, bawi się życiem i patrzy na materię świata jak na pole do zabawy. Sierpień, albo po prostu Twój ósmy miesiąc pracy ze swoją kobiecością, to poziom wiedzy. Tutaj mniej będzie medytacji, a więcej odkrywania, kim jesteś, czucia, co Ci bliskie, jakie archetypy, jakie znaki zodiaku, kim jesteś jako dorosła kobieta. Dziewiąty miesiąc pracy ze swoją kobiecością to moment, kiedy wejdziemy znowu na poziom matrycy i symboli, ale bardzo przyjemnie, przez odkrywanie tego, co lubimy, co nas przyciąga, jakie symbole, jaka biżuteria, jakie kolory, czym lubimy się otaczać, jakimi wibracjami, bo to, co lubimy, często gubimy i trzeba do tego wrócić, bo to nas chroni. Kolejny miesiąc
poważna praca związana z wibracjami słów. Kim jesteś? Jak się nazywasz? Jakie nazwiska masz? Albo już nie masz, albo nie powinnaś już mieć. I co ci to robi? Co ci robią te wibracje, które wzięłaś w siebie? Kim jesteś wibracyjnie? Od strony nazwy, nazwisk, przezwisk. Zbliżamy się do końca. 11 miesiąc pracy to zagłębienie się mocno w kosmos, wszechświat, naturę. Tak, chodzenie boso. Tak, bardzo dużo będziemy. Będziesz miała możliwości medytować w naturze, w przyrodzie. Poszukasz, jaki element natury ci sprzyja, jakie otoczenie ci sprzyja, gdzie naprawdę głęboko jesteś kobietą, odbudowujesz swoją kobiecość. I zwieńczenie, ostatni miesiąc, rodzina, związek. Tutaj bardzo głęboko, głęboko trzeba będzie przemyśleć wszystko, poczuć wszystko, do czego doszłaś podczas tego procesu odzyskiwania swojej kobiecości i pomyśleć, okej, to ja. A on kim jest, kim chcę, żeby był, albo kim nie chcę, żeby był, co mogę mu dać, jaka jestem wobec niego. Czy potrafię realizować wszystkie archetypy, a przynajmniej te pełne cztery, Marzanna, Dziewanna, Mokosz i Łada, gdy jestem w jego otoczeniu, gdy żyjemy razem. Czy nic nie gubię? Czym jest stabilność? Zapraszam i powodzenia w tym pięknym procesie odbudowywania swojej kobiecości. Po szczegóły zapraszam na stronę joannaholuj.pl/ch.